Hej, witajcie ludziska, z tej strony Alti, kolejny odcinek. Oh yeah. Scott Shelby, jak patrząc na mordeczkę w czasie loadingu. Prywatny detektyw. Nas tu czeka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pan. Mogę w czymś pomóc? Nie wiem. A to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z Origo. A, rozumiem, że to ojciec. Chciałbym zadać panu parę pytań. Mój syn nie żyje, panie szef. No tak. Nie mam nic do dodania. To było to. Zabójca porwał kolejną ofiarę. 10-letni chłopiec. Jak twój syn, Reza. Mam 4 dni, zanim jego ciało zostanie znalezione na jakimś odludziu. Nie zrobiono nic, by ratować mego syna. Teraz. Proszę wyjść. Proszę stąd iść. No i nie wypał. Zostawię wizytówkę, gdyby pan zmienił zdanie. Dobra, nie ma w sumie też co naciskać. Nie ma sensu. A ma pan inhalatory? Skończył mi się. A tak przynajmniej nie wyjdę z pustymi rękami. Na samym końcu. Poprawię. Dzięki. Okej, przepraszam. Dobra. Szkoda, że nie chciał gadać. Mógł coś wiedzieć. Panie, czy wsy się panu tu rozsypały? Nie wiem, czy pan wie o tym. Chyba nie wie. Dobra. Na końcu ponoć ta. Cholerna astma. Jest. Nie mogę oddychać, gdy pada. Dobry wieczór, pan. Szuka pan może czegoś konkretnego? Otwieraj, kurwa, kasy. Nie próbuj żadnych numerów. Uwielbiam ten głos. Jacek Kopczyński. Otwieraj kasę, jebany capie. Cała forsa na ladę. Ten głos się może wam kojarzyć z Altairem? I w Nalhadze Assassin's Creed 1? Jak i z Jaskrem z Wiedźmina. Nie ma pan prawa mnie okradać. Bardzo ciężko na to pracowałem. Nic nie ma. Coś ty powiedział? Kurde, nie ma co się wychylać, no. Nie czalić, co? Nie zawracaj. Widzisz, że tu chyba zawracaj. Kurw. No już! No. Nie pan mojego sklepu. Jest. Wow, zauważył mnie, ale jak? Noż, kurde. Ja myślałem, że go huknę raz i będzie spokój. No, dobra. Uff. Stokrotne dzięki. Nie wiem, co by się stało, gdyby pana tu nie było. Cóż, przynajmniej nie przyszedłem na darmo. Dobranoc. Kiedy mój synek, Reza, zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowalni. W skrytce znalazłem to pudełko. Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syn. Mogę? Ciekawe, czy Ethan też taką skrzynkę dostanie. A, orgami. Wziąć to pudełko może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować Rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna. Warto spróbować. Panie Shelby. Wydawało mi się, że w tym miejscu nie można trafić na to. Ale teraz widzę, że się mówi. Spoko, ludzi, ksiomek. Tylko zadzwoń na policję, zanim się, no, obudzi. Bo będzie słabo.